Hej, witajcie moje kanie na moim kanale. W ogóle już bez niczego poszedłego gadania. Czytajmy tą aktualizację, bo nie umie się doczekać. A więc tak, oferty czarnopiątkowe oraz nowe zadania fabularne. Hej, jakie sekrety kryje Fort Maria? Dołącz do jej duszy, by się dowiedzieć. Nowe zadanie fabularne. Choć w bibliotekach zwykle jest mnóstwo informacji, to biblioteka Fortu Maria kryje w sobie więcej tajemnic niż większość tego typu miejsc. Dąż zejść w duszę, by poznać jej sekrety. Podążaj za wskazówkami, używaj magii i zawrzyj nietypowy sojusz, by ocalić Jorvik. Szybko, przygoda już czeka. By rozpocząć swoją misję, musisz być graczem Star Rider i ukończyć wszystkie poprzednie zadania fabularne. Czarny piątek. Na Jorvik zawitał obwoźny bazar z tymi czarnopiątkowymi ofertami. Na konie, ubrania, akcesoria, sprzęt dla koni i nie tylko. Więc skakuj na swojego rumaka i galopuj do Murland, by zajrzeć na ten bazar. Oferty i prezenty przygotowaliśmy aż do 30 listopada. 50% zniżki na rasę koni. Spraw sobie nowego rumaka dzięki zniżkom na nasze konie arabskie, kuce islandzkie, mustangi i jorwickie konie gorącokrwiste. Wyprzedaże mnóstwa przedmiotów. Obniżyliśmy na stałe ceny 70 wyjątkowych stylów ubioru, akcesoriów i elementów sprzętu dla konia. Wszystkie te przedmioty znajdziesz w sklepach obwoźnego bazaru. Tydzień szczęśliwego konia. Chcemy, by podczas czarnego piątku na Jorvik każdy koń był jak najszczęśliwszy. Dlatego wszyscy otrzymują 7 dni darmowej pomocy stajennej. Prezent. Wyczekuj piątku. Już wkrótce. Ulubiona oferta naszych graczy będzie dostępna w czwartek 24 listopada o 15. Co więcej, możesz odblokować wszystkie treści Star Stable dzięki ofercie z poniedziałku 28 listopada z 8. Epona. Tutaj były jakieś problemy z tym, że nie mogli sobie odblokować tej epony i coś, więc to jakoś ułatwili. Jakie jeszcze nowości zawitały do nas w tym tygodniu? Dwie rzeczy otrzymały zupełnie nowy wygląd. Wiesz jakie? Poszukaj ich na Jorviku i daj nam znać. W następnym tygodniu nowy stały wyścig na południowym kopycie, a do tego wyposażenie. Udanego tygodnia to Star Stable. Dobra, lecimy robić zadanka fabularne i później zobaczymy sobie te czarne piątki. Tak, widzicie? Ale się tam przepraszam. Jezus. Szybko, gdzie mam tu? Gdzie tu mam? Ej! Szybko, staję do mnie. Dobra, lecimy. Będą nagi jak... No, ale... Nie przyjemnie się. Ubrałam się jak wieśniara. Lecimy, lecimy. Szybko idzie 15, zdążymy. Lecimy, zdążymy. Jeszcze się próbujemy przyglądnąć tym rzeczom, które nie zmieniły swój wygląd. Tutaj, już tutaj. Wiem, że ludzie tu jeżdżą, ale też tu przyszli robić aktualizację i zabrali im. Tutaj. Czy to tutaj na pewno? Staniemy sobie obok Tinkana. Rzecz nie będziemy stali. Okej, lecimy. Przepraszam, ale jestem jeszcze w... jestem w pół zakatarzona. Więc będę wam tutaj pociągać nosem. Czy to aby na pewno tutaj? Tak, biblioteka Fortu Maria, chcę, że jeszcze po znowu tam na górę lecieć, albo na dół, chyba na dół. Pod ziemię, gdzie się, tu się szło pod ziemię. Tu pod ziemię. Tak, i szybko aktualizację lecimy robić. Oni już tam są. Przepraszam, jak zacznę wam tu piszczeć, ale się tak ekscytuję.
gdzie są schody. To są schody szybciutko do naszych zadanek fabularnych. Szybko! Jest. Dobra, ochłońmy, żebym mogła czytać. Chodźcie, skarbenki. Czas na kolejny raport z badań. Nie do wiary, ile informacji udało się pani zebrać. Nie wytrzymam kolejnej opowieści. One mnie usypiają. Już 4 razy usnęłam dzisiaj z tego powodu. Chyba wiemy już wystarczająco dużo. Im więcej opowieści, a w przypadku Alex Drzemek, tym lepiej. Widzę, że zdania są podzielone. Może zainteresuje was ta ostatnia notatka. Jak przypomnę wam, jak przebiegały poprzednie przygody. Chcesz usłyszeć podsumowanie poprzednich wydarzeń? No, tak. Wasze wysiłki skupiały się na znalezieniu czarownicy, które wyjaśniłyby tę tajemniczą siłę. Pi potwierdziło, że to Vala, co przeraziło ją tak bardzo, że zabarykodowała się na swoim bagnie. Ja nie mogłam wam pomóc. To nie było mnie w domu, bo nie było mnie w domu. O nie, byłam tu w bibliotece. Z pomocą Shuci udało wam się znaleźć drogę do mnie. Jessica, mroczny jeździec, pojawiła się i odjechała z moimi dokumentami. Pogoń za nimi zakończyła się spotkaniem z czarownicą Vala. Odzyskanie moich dokumentów dało nam ponowną możliwość znalezienia czarownicy. Willow, stokrotnie dziękuję za odnalezienie tych dokumentów. Udało nam się wiele dowiedzieć podczas badań. Wiemy o opiekunach życia, spotkaniu galopującego Thompsona z Vala, klątwie przez smoku diabła, sieci korzeni znanych jako splot zagaju i o wyprawach starożytnych Rzemian na Jorvik. Wiemy też, że John Yarn został pochowany z nasionem opiekuna życia. No i to by było na tyle. Pani H, jaką informację chciała się pani z nami podzielić? Nic wielkiego. Miałam tylko wyjawić wielką prawdę stojącą za ukrytymi włazami, które można znaleźć na całym Jorviku, ale skoro nie chcecie słuchać, zachowam. Nie, proszę poczekać. Niech pani nie słucha tych marud. Proszę mówić. Skoro nalegasz, znalazłam wyjaśnienie na kartach stosunkowo młodej książki. Mogła być napisana w ubiegłym stuleciu. Nie ma podanego autora, a na okładce widnieją 3 słowa. Ludziowie! Przepraszam, dzwony dzwonią. Jak przestanę, to przeczytam. Dobra, już powoli przestają, więc muszę kontynuować. Ludziowie! Wciąż próbujcie przeczytać wszystko, co jest w bibliotece? Jeszcze dużo wam zostało! Beatrix! Twoja babcia miała powiedzieć coś bardzo ważnego. Możesz pobawić się z Concord? Concord i ja potrzebujemy przygody. No dalej, Willow. Wyglądasz, jakby brakowało ci rozrywki. Ścigajmy się. Ja i Concord kontra ty. Dobra. Pierwszy raz widzę wyścig postaci i konia. Oczywiście, że wygramy. I może razem ja trafimy. Na jakąś ścianę. Zaraz sobie przeczytamy opis Beatrix, co wpisała Willow do naszego dzienniczka. A jak biegają! Na to 4 sekundy. Wiedziałam. Nic mi nie jest, to tylko zadrapanie. Ale chwila, co jest nie tak z tą biblioteczką? Czy wcześniej już tak wyglądała? Beatrix uwielbia książki i opowieści, więc nic dziwnego, że zamieszkała w największej bibliotece na Jorviku. Często jednak opuszcza Fortmare, aby zbierać przekąski. O, niedawno dodatkowe materiały do czytania, ponieważ odkryła, że już przeczytała każdą pozycję na bibliotecznych półkach.
Jej imię pochodzi z legendarnej serii książek Beatrix Rider. Beatrix nie odpowiadało jej pierwotne imię, więc przybrała miano swojej odważnej bohaterki, którą we własnej opinii bardzo przypomina. Beatrix Harpan, czyli istota o niewielkich kopytach, która ciągnie do magicznych miejsc i która jest skłonna na psów. Tata urodzin 23 sierpnia. Panna, miejsce zamieszkania Biblioteka Fortumelia, miejsce urodzenia nieznane. Ulubiona potrawa przekąski, im dziwniejsza, tym lepsze. Umiejętności specjalne. Potrafi pozostać niezauważona, zapamiętuje cytaty z książek. Hobby, czytanie, szukanie różnych rzeczy, zbieranie książek i przekąsek. Rodzina i znajomi. Pani Holtworth, babcia, Beatrix Rider, bohaterka. Dajmy sobie tutaj... Co jej możemy dać? Takie coś. Cień wyświetla. Biedna pszczółcia. Nic nie jest za tą biblioteczką zdecydowanie co się kryje. No, możesz to zbadać? Oczywiście, że mogę. Ła, jak wróciłam. Wszystko? Jeszcze tu. Podoba. Dana. Biblioteczka się ruszyła. A teraz jest. Czy to możliwe? Przepraszam za szumę. Żaden zamiot dozorca. Ale to nie wygląda na schowek namiotły. To coś niesamowitego. Drzwi do innego świata, a chowa się tam potwór. Drzwi do innego świata. Może i tak, Willow. Tylko w jeden sposób możemy się przekonać. Nie, chwila, już wiem. To droga do magicznego, fantastycznego świata, pełnego śniegu. Czytałam o tym w książce. Nie do końca, pszczółciu. Pewnie jest tylko to, że to bardzo intrygujące odkrycie. Musimy to jakoś otworzyć. Pomyślcie, co tam może być. To na pewno ma związek z naszymi badaniami, pani H. Bierzmy się do roboty. Coś mi mówi, że umiejętności otwierania zamków tu nie pomogą. Może wymyślimy inny sposób na otwarcie tych drzwi? Jaki? Może w którejś książce jest ukryty mechanizm? Ten trupiec się nie ruszy, ale mam ochotę przywalić. Spróbujmy inaczej. Dobrze mnie nauczyłaś, mistrzyni gry. Chcę rzucić magiczny pocisk. He, he, he. Czy jestem w tym pokoju? He? Atakuję ciemność. Ale się śmiałam. Nie mogę oddychać. Dość. Jeśli do otwierania drzwi przyłożycie się tak jak do odpowiadania żartów, migi otworzymy. Może musimy zaatakować światło. Musimy do tego podejść inaczej. Może znajdziemy odpowiedzi w tych tekstach wiedzy tajemnej. A ona stąd wybiegła. Nie mówię, że już dość czytania. A ja przecież uwielbiam czytać. Ja muszę złapać. Co to było? Wyleciało prosto z półki. Może mówi jak Beatrix i powie nam, jak dostać się do środka. Szczerze, Alex, to możesz mieć rację. Mamy pewność, że to jakieś stworzenie? Może to jakaś magia? Godźmy to! Tam jest! Ej, gdzie wlazłaś? Gdzie ty jesteś?
cicho. To ma jakiś kręg już grody? Interesująco. Lepiej spróbuję jeszcze. Tam już lecę, narobiłam tu bałaganu, ale trudno. Aha, tu będzie szybciej. To jeszcze ja wiem. Mi się to podoba. Ja tu widziałam coś niebieskiego. Hello. Hello. Udało się! Co my tu mamy? Jakaś jaskinia? Kryje się tu więcej niż wydaje. Skarbeńki, zaraz przekroczymy próg jakiejś pradawnej groty. Możliwe, że od setek lat nie stanął tu żaden mieszkaniec Jorwiku. Patrzcie pod nogi i przygotujcie się na wszystko. Gdzie oni są? Halo? Czy ja tam mam iść? Chyba raczej. Dobra. Lecimy. Ale to będzie fajne. Wow. Ale tu pięknie. I musimy sobie zrobić zdjęcie. Wow, ale to jest mega. Ej, o. Ale super. Mam zadanie do was. Ale to jest pięknie. Ale silicz, wow! Super! Zapiera tych w piersi. To miejsce jest niesamowite. Powietrze aż brzęczy od magii. Włosy stają mi dęba. Czy tylko mnie tak mdli? Jest tu potężna magia. Willow, nieczęsto to mówię, ale to miejsce wzwala na mnie potężne emocje. Patrzcie, ktoś zrobił graffiti na tej ścianie. To nie graffiti, Alex, tylko fresk. Nie przypomina wam to znalezionych przez panią Ucha informacji o starożytnej sieci korzeni pod Jorwikiem? Musimy znajdować się w splocie Zega. Zakaz, w splocie Gaju. Zagaju, to dobra nazwa. Choć nie wygląda na aktywny. Wygląda podobnie do zapisku Mississippiego. Splot Gaju to miejsce, którego szukał, albo które nawet znalazł. To wszystko się łączy. Nie czuję tu wiele energii. Wszelkie siły życiowe, które były w tych korzeniach, już zniknęły. Są jakby martwe. Musimy je uleczyć. Może te bazgroły, znaczy freski na ścianach, dostarczą nam odpowiedzi. Okej. Okay. Na to, że używali ich jako bezpiecznych przejść do transportowania cennych przedmiotów.
Niezła wycieczka. Podróżują z wielkimi wozami po drogach, wyglądających jak korzenie drzewa. Ale skoro są martwe lub umierające drzewa, to muszą być też martwe lub umierające korzenie. Pewnie to dlatego sieć komunikacyjna jest uszkodzona. Co? Mapa. Założy się o wszystko, że dokument, który znalazł Mississippi, został skopiowany z tego fresku. Zobaczcie, ile miejsc na Jorwiku ma tutaj swoje odzwierciedlenie. W skórze stracha na wróble, przez lęk diabła, a ile tu opiekunów życia, martwych i żywych. Czyli splot Gaju potrzebuje pomocy kolejnego opiekuna życia, żeby w pełni funkcjonować. Czy nie było gdzieś napisane, że Chunier został pochowany z nasionem opiekuna życia? Zgadza się! To było pod naszym nosem cały ten czas. Udajcie się do jego grobostwa pod opactwem Doyla i poproście o audiencję. Mówię wy, bo ja tu zostaję. Spróbuję się dowiedzieć, jak możemy użyć nasiona opiekuna życia, żeby odnowić się pod Gaju. Linda, nie musisz się tłumaczyć. Wiemy, że chcesz zostać i czytać dalej. Dobry pomysł, Linda. John Yard to starożytny duch, skłonny do stuczek i zagadek. Wybiorę się z wami i pomogę w tym wysłaniu. Im więcej niż tym lepiej. Odzyskajmy to nasiono opiekuna życia. Dość wyścigu na piechotę. Potrzebny mi Tinkan. Nie wiem, muszę wybrać. Jest takie piękne. O Jezu. A czemu ja mam tu takie? Sugerujecie mi, że się nie wydostanę? A czemu ja tam mam iść? To myślimy, że widzimy w tym grobowcu, żeby go przedłużyć. Aha, nie widzimy się na grobowcu, bo tutaj jest panie. No. Concord, wreszcie jesteś ze swoimi braćmi. Dobrze się nią zajmowałam, tak jak obiecałam. Mogę usiąść na mojego konia? Concord i ja ruszamy na swoją pierwszą wyprawę pod gołym niebem. Spotkamy się na miejscu. Tak, pojedziemy sobie. No. Tu mamy tu. Tak. No my jesteśmy tu. Więc obowiązkowo wybierzemy podróżkę. Jeżeli są jakieś zniżki, może kupię sobie konia islandzkiego, bo te konie, co kupuję teraz, to są jakby za to, że nie było tego losowania. Jak kupiłam 10 tysięcy, to powinno być losowanie, jakie konie 5 kupuję, ale nie było. To kupuję teraz konie, jakie chcę i w zamian za te konie, których nie wylosowałam. I starką się tracę. Okej, lecimy. Tutaj mamy Fort Pinta. Nie?
jest to... To są te zniżki, ale nie będziemy teraz na to patrzeć. My lecimy do kolisów. Słońców. Naszych kochanych. Przepraszam. Wiem, że to dziwnie brzmi. Posłuchałam jedna swojego nagrania. A gdzie jadę? Ja jadę na opastwo do ile. A tu tutaj. Wreszcie jesteśmy. Konkot, szybka jesteś jak na zierbaka. No ale jest w tobie magia i takie tam, więc pewnie rośniesz w inny sposób. Babcia i reszta już są w środku. Konkord i ja zaczekajmy tutaj. Odwagi i szerokiej, ciemnej drogi, Willow. To cytat z książki. Chyba jakoś tak. Okej, lecimy. Dawno tu nie byłam. Wpadam do czarnej dziury. Ktoś się mnie wchodzi do mojego grobowca. Jestem John Yar, syn Yora. Wierzny obrońcy Jorwiku za życia i po śmierci oraz prawowity władca tej wyspy. Na światło Aiden nie potrzeba na takie formalności. To tylko stara czarownica i czwórka jest w duszy. Czarownica w moim domu? Nie przepadam za czarną kletami. Czyż to nie jeździ z kręgu słońca? Powietrze Pandory trzyma się ciebie jak wojownik broni. Jeździ z kręgu gwiazdy. Ta, która niegdyś czuła ciężar Harf Aiden. Nie zebałem bala, żebyś śpiewał mi ballady. A ta kolejna z klanu Klody Milów. Tak dobrze znam twoją rodzinę. Dzierżąca blikst. Co dzień widzę, jak twój brat sieje spustoszenie w moim świętym forcie. Bezczeszcząc moje dziedzictwo. Hej, duszko, masz problemy z moim młodszym bratem? Traktujmy Johnny'a na stronkę. Zachowajmy spokój. Jesteśmy miejscami, którzy zasługujemy na szacunek. Pierwszy. Nie obchodzi mnie, co o mnie myślicie? Co wy tu w ogóle robicie? Wynocha, zanim rozgromię was moim siekierą młotem. Gdybym tylko wiedział, gdzie jest. Ale chwila, Willow, czy to ty? Gdy ostatnio skrzyżowały się nasze ścieżki, nie brakowało ci odwagi. Możecie zostać, ale musicie słuchać moich rozkazów. Johnny Yarl, przychodzimy do ciebie, by zdobyć nasiono. Nie byle jakie, chodzi nam o nasiono opieki na życie. Przybywacie, by zabrać pierwotne nasiono? To wielka prośba, a ja nie mam nastroju na wielkoduszność. Nie czuję się pusty, jakby coś ważnego zostało mi zabrane. Teraz ludzie przychodzą tu tylko, gdy czegoś chcą. Nikt już nie szanuje i nie szci mnie jak kiedyś. Dana! Myślisz, że dzieje się tak bez powodu? Ludzie otworzyli oczy i zobaczyli szkody, które wyrządziłeś na Jorwiku. Szkody? Wyzwoliłem tę wyspę! Bez mnie byłaby niczym. Wykarczowałeś pradawne lasy, żądałeś posłuszeństwa i wyparłeś ludzi z ich domów. Wyzwolenie? A to dobre. Nie wiesz, o czym mówisz. Właśnie, że wiemy. Linda Handa jest po naszej stronie. Ona jest najbardziej oczytaną osobą na tej wyspie. Johnny Yarlu, jeśli chcesz naprawić sytuację, udostępnienie na pierwotnego nasiona byłoby dobrym początkiem. Przywrócenie opiekuna życia oznaczałoby, że las, który kiedyś wyciąłeś, mógłby na nowo rozkwitnąć. A co dla was za radość? Są o wiele wspanialsze rzeczy, które możecie mnie poprosić. Złoto, broń, pradawna wiedza. A wy prosicie mi o nasiono? Nie, zobaczycie. Jak to drzewo dojrzewa. Nie zobaczycie też lasu, który wyrośnie wokół tego drzewa. Nie zobaczycie. Jedynie początek. Społeczeństwo rozkwita. Starcy sadzą drzewa, których cienia nigdy nie zobaczą. Kto idzie? Komu przysięgasz wierność, mały stworze? Beatrix, idź stąd.
Jak każdy mieszkaniec Jorwiku uwielbia ochronę lasów i piękne cytaty, ale mamy problem do rozwiązania. Musimy zasadzić tego opiekuna życia. Jako jeźdźcy duszy nie możemy bez niego bronić Jorwiku. Ech, twoje słowa sięgnęły dawno zapomnianej części mojego serca. Tam, gdzie żyje nadzieja. Dobrze, pierwotne nasiono będzie wasze. Pod jednym warunkiem. Musicie przejść test, ale tylko jedna osoba może podjąć to wyzwanie. Willow, wybieram ciebie do tej próby. Reszta jest już tu zbyt długo. Słuchajcie mnie i odejdźcie. Johnny Yarlow, co tupet? Zmieniasz zdanie jak dziki koń kierunki. Twoja opinia o czarownicach zmienia się z podmuchem wiatru. Nakazujesz niszczenie kamieni runicznych i opiekunów życia, a potem zaprzyjaźniasz się z druidami, które je czczą. A najgorsze jest to, że pozbywasz się najbardziej lojalnych kompanów jak śmieci. Śmiem twierdzić, że całe te podboje uderzyły ci do głowy. Jeźdźcy duszy, odejdź mi stąd. Ja też, tak zrobię. I to z ochotą. Powodzenia, Willow. Okej. To czarownica Holsworth dobrze wie, jak znaleźć mi na ektoplazmę. Zaplanowałem wyczerpujące wyzwanie, by ocenić twoją wartość. Aby zdobyć tę upragnioną nagrodę, musisz dowieść, że masz bystry umysł i czyste serce. Zaczynajmy. No dobra, niech to wszystko będę wiedziała. Pierwsze pytanie. Która rasa konia może skoczyć wyżej niż stajnia? To było jakieś... co? Wszystkie, haha. Mam cię. Stajnie nie potrafią skakać. Ohoho, pokonała cię pierwsza zagadka. Wygrałem, więc zatrzymuję nasiono. Nie rób takiej smutnej miny i ślepej kurze trafi się ziarno. Chcesz spróbować ponownie? Przestań marnować czas, tylko ty możesz nam pomóc. Oszukałeś mnie, powinieneś się wstydzić. Przestań marnować czas, tylko ty nam możesz pomóc. Co za bezczelność. Trzeba mieć odwagę, żeby tak się do mnie odezwać. Odwaga. Cecha ceniona w moim środowisku. Postanowiłem przechodzić w próbę. I jak? Masz coś do powiedzenia? Słowa nie wyrażą tego, jak się czuję. To dla mnie zawsze dziękuję. Nic nie mów. Słowa nie wyrażą tego, jak się czuję. Kiedyś ludzie mi podziwiali i teraz ze mną gardzą. Moja przeszłość wyszła na jaw i pokazała, jakie jest moje prawdziwe dziedzictwo. Moje zachowanie było niekonsekwentne, jak wielu mi podobnych. Byłem zaślepiony potęgą, ale setki lat stracenia jej i trwania tutaj wraz ze szkieletami upamiętającymi moje czyny wprawiło mnie w ponury nastrój. Szkielety? Tak jak sprawdził ich ciał? Zrobiłeś coś, czego żałujesz? Gdy przybyliśmy do tego świata, każdy musiał dbać o siebie. Robiłem, co było trzeba, by przetrwać. Ale tak, zrobiłem coś, bo dziś dzień nie daje mi spokoju. Gdy zawarłem sojusz z druidami, podarowali mi nasiono drzewa, wspanialszego niż inne, błagając, bym zasadził je jako symbol tego przymierza. Niestety umarłem, zanim tego dokonałem. Zanim zdążyłem powiedzieć o nich moim ludziom, zostałem więc z nim pochowany. Oto przedmiot, o który prosisz. Pierwotne nasiona. To paskudztwo leży tu ze mną od wieków, uporczywie przypominając o moich dawnych błędach. A teraz noszący światło jedzie z duszy przez... Coś tam było, żeby to wszystko naprawić, ale dalej wam nie powiem, bo się przerwa nagranie, ale otrzymałem nasiono. Matka natura oddycha z ulgą. Pierwotne nasiono jest w dobrych rękach. To nasiono może wyrosnąć na opiekuna życia. Legenda głosi, że pierwotne nasiona zostały zasadzone na Jorwiku przez samą Aiden. Teraz kolej na ciebie. Biorę to, zabieram, kradnę. Do widzenia, pa. Nie wrócę, zapomnę o ciebie. Johnny Yarlow, zły jak... jak coś. Ej, ty. Tak, jak udało ci się go przekonać, by je oddał? Nie wyobrażam sobie, jak trudna musiała być próba, której cię poddał. Nieźle nas przećwiczył. Wiecie co? Może na konie Jamesa, żeby zmienił to miejsce w pułapkę turystyczną. Ha, a to dobry, Alex. Chwila, żartujesz, prawda? Wracajmy do Fortu Maria i przekażmy Lindzie dobre wreszcie. Okej. Okay. Jazda konna to spełnienie marzeń. Ma stąd świetny widok. Jedźmy do domu, Concord. Serio? Nie.
Ja tam muszę jechać pieszo. Przy okazji zobaczymy tę tarkę. Oho! Jest, są koni się przycinane. Black Friday. Yes. Dlaczego ja tam muszę jechać? O pytam. Nie mogę pobić, tylko mogę szybić. Mam bardzo dużo w gardle. Więc jak dojedziemy, muszę się napić. Ale ty piękna jesteś, kobisz. Ile pasie, nie mogę kupić 100 kilometr. Jestem już po U. Zaraz będzie tutaj. Tutaj spoko, tylko musi być więcej zadań. Ale patrzcie, ja gram już 2 lata, może za 3. No mam dopiero 21 lat, znaczy już. Tylko żebyśmy po drodze do Pandory nie wstąpili. Co to już tyle trwa? Jezu, serio? Co jest? Czarownica? Czarownica, może czarownica? O nie! Pewnie z nimi założy sojusz. To są wszyscy jeźdźcy w roku. Bo, ale ładnie wyglądają. Tylko tam brzydko. To jest tam, nie, to, nie wiem, co to jest. Ale nas jest więcej, nas mniej. Ale to jest ładny. Co wy tu? Wow. Czekajcie, ja zaraz to wezmę, tylko muszę mieć przerwy na picie. Chyba już lepiej. Dobra, czytamy. Proszę, proszę, co my tu mamy? Chyba kogo, a nie co? To zagraja kurczaków, rozbiegająca się na 4 strony świata. Cip, cip, marionetki druidów. Czyż to nie Dzidzia Concord? Co u licha na niej jedzie? Anne von Blissyn, to ty? Nie, to ta paskudna mała kreatura, o której ci mówiłam. Kręci się po Forcie Maria. Von Blissyn jest za nią. Jedzie na zwykłym koniu jucznym. Trudno rozpoznać przez pandoriańskie blizny. Wiem. Hej, Jessica, wciąż się boli, że zgubiłaś dokumenty pani H? Willow, pamiętasz, jak łatwo ci z nią poszło?
Czemu jesteś taki okropny? No dalej, nie boję się. Nie boję się was. Ha! Myślę, że wręcz przeciwnie. Co wy ze mną chcecie? Jesteście duszy, to okropnie wścibscy sąsiedzi. A na co wam to wygląda? Mamy misję. Eskortujemy transport, chłopku. Katia, cicho. Nie wtykajcie razów w te swoje sprawy, jest duszy. Zbiory Dark Core, GET, wybuchowe transporty. Nie możemy tego zignorować. Co przewozicie? Ten smród poznał wszędzie. Zawsze cumują swoje barki obok mojego domu. Okropne rzeczy, mówię wam. To drakonium. Musimy je powstrzymać. Niby jak zamierzacie to zrobić? Z pomocą jakiej armii? My mamy po swojej stronie Dark Core i GET. Odsuńcie się na bok i przepuśćcie nas. I oddacie Concord jako zapłatę za wasze bezpieczeństwo. Mortifa, złap tu się tego ślepaka. Zostawcie moją Concord w spokoju. Już nigdy jej nie skrzywdzicie, nie pozwolę. Ale uważaj na drakonium, jest bardzo niestabilne. Wiem co robię. Okej. Stawię sobie tutaj obok Anę. Poradzę sobie, Concord. Tu jest. Razem jesteśmy silne. To nie miało tak być. Tylko nie znowu. Ty, słonko, chciałeś otworzyć różowy portal? Bo niestabilny drakonium plus niestabilny różowy świat równa się wielki boom. Każda chwila, w której portal jest otwarty, przybliża nas do katastrofy. Musimy coś zrobić, szybko. A ty możesz zamknąć portal? Możemy ci pomóc. Razem. Może uda mi się go uleczyć. Próbuję, ale nie jestem w stanie. Jestem zbyt słaba. Czy ktoś jest ranny? Nie? Dobrze, a teraz zajmiemy się wiedźmą. Czy to... To na pewno ona. Szybko zapoznajmy się. Ty, jak cię zwołać? Nazywam się Holdsworth, Esmeralda Holdsworth. Podążałam twoim śladem. Jak masz na imię? Jestem Sivy. Szybko użyjcie portalu. Czekajcie, jeśli by się jej boi, to dlaczego nagle jej ufamy? Prawie zabiła nas w moich lasach. Naprawdę. Sif to jest duszy oraz ich konie, strażnicy, obrońcy Jorviku i jest Aiden, a do tego dzieci. Hej, nie jesteśmy dziećmi. Cicho, w oczach tych, którzy trochę już pożyli, na pewno jesteście. Sive, przysięgnij, że ich nie skrzywdzisz. Przysięgam, a teraz portal. Teraz przez portal, jednego zniknie. Wolę ją od mroczych jeźdźców. Co pójdę, żeby zawracać? Musimy zobaczyć, dokąd próbę. Musimy zobaczyć. Nie mamy wyboru, Willow. Dalej. Muszę tam biec. Że twoi kompanii mieli cię nosić, jak to zostawili. Twoja mina jest bezcenna. Odejdziesz, jak się tchórzysz z GET, tak? Czy tak cię oczarowałyśmy, że zostaniesz? To jest super złoczenia. Twoja przyjaciółka załatwia nas wszystkich. Bezmyślnym użyciem magii jeździ duszy. Nie ma mowy. Nie wykituję z jestem duszy boku. Prędzej Pandoria zamarnie. Willow, zaraz z tobą skończymy, a potem stąd spryśniemy. Możecie próbować, może jakoś się dogadamy. Proszę o szczęście, proszę cię próbować.
dość wiem, jakie szkody może wyrządzić wybudowanie małego zbiornika drakonium. Jeśli zamkniemy tych portali, całe drakonium eksploduje. Wielki wybuch będzie przy tym jak kaszlanięcie. Ty masz rację. Mamy większe szanse, jeśli będziemy współpracować. Musimy zatrzymać napływ pandoryjskiej energii, zanim wystarczy ona ten ogromny zbiornik drakonium. Willow, jak wszyscy, to ty też. A co to za frajda? Nie chcesz patrzeć, jak zbiornik płonie? Serio, chcesz tak wykitować? Ten nieznany pustkowóz z powodu jednego jeźdźca duszy. Czeka nas lepszy los. Jesteśmy generałami, których prowadzą macki wielkiego planu Garnoka. Dobra, muszę pracować z jeźdźcem duszy, ale tylko ten raz. Wchodzisz w to, czy chcesz siedzieć, czekać, aż świat płonie. Raduję się, że dusza już się pali, żeby z nami współpracować. Nie mogę się doczekać. I obiecujemy ci... I obiecujemy nie zrobić ci krzywdy. Chcemy być wobec ciebie kwita. Jak z tobie robisz, Sabin? To kłóci się z całym... Dobra, zapomnij. Może w całym chaosie Willow spadnie z konia. Albo Lucky Boy rzuci swojego jeźdźca. Ale ta jest najładniejsza moim zdaniem. O, jestem mrocznym jeźdźcem. Dobra, robię sobie z nimi zdjęcie. Ale świetnie. Wow. Nie mogłabym nie wykorzystać takiej okazji. Najpierw tak. Teraz będzie tylko znak. Ale super. A. Jeźdźcy, przygotujcie się. Mamy dużo do zrobienia. Co ja mam robić? Najpierw gdzie jest ta moja ulubiona, jej pomożemy. Dołączę do Sabiny. Ustawimy się jak ona. Też jest bardzo ładny. Zaraz to mówię obok niego. Zdjęcie z Sabin. Tego się nie spodziewałam. Dobra, Willow, zobaczymy, jak sobie radzisz z potwornościami rodem z Pandory. W nowej granie otworzyły się szczeliny, a cieroniste stwory wpełzały do twarzy. Trzymało mi się na granie i nie doczytałam tutaj wszystkiego, ale to było mało. Więc nie wiem, czy przyjechać, bo nie nagrałam drogę tutaj. Będę bardziej uważać na to, jak zaczynam. Będę musiała później wysłać tu kartę, żeby wymazała i wspomnienia tej magii. To okropne, będzie się dobrze bawić. Będę musiała później wysłać... Słuchaj, pierwszego poszukiwacza cienia tutaj. Ty możesz zacząć po twojej stronie ulicy. Nie zapomnij zamykać szczelin.
Nieźle, Willow, wygląda na to, że poszukiwacze cienia nie są ci obcy. To nieźle, też nieźle sobie radzisz. Dobry noc. Też nieźle sobie radzisz. Słucham? Nieważne, jedziemy. Tak to jest gdzieś cel duszy? Może coś rozwalić. I na spróbuj. O, już jestem tutaj. Świetnie. Teraz sobie wyciskamy. Pod tym organem.
nic, ale skupiam się na tym, co robię. I znowu się wyłączyło nagranie, bo to już nie patrzyłam. Zachowałam sobie trochę na użytek własny. Ale ty jest głupia. Jak chcesz się podzielić? Ja niszczę te latające szczury, ty po mnie sprzątasz? Nie chcę zakładać, ale skoro jesteś ostoją szybko do dobrej światłości, to pewnie nie dam rady ich pozabijać. A po co je zabijać? Słuchaj, nie interesują mnie te kumate stwory, więc lepiej je zabić. To będzie szybsze niż zagonienie ich z powrotem do Pandory, jakby były zagubionymi osiołkami. Osły, partia, dobra. Pamiętaj, nie jesteś 20 duszy, ale śmiało. Spróbuj je uratować, jeśli ci się uda. Proszę, wygląda na to, że kryzys został zażegnany. Willow, muszę przyznać, że kusiło mnie, żeby wrzucić cię w portal, ale teraz dzięki temu półgłówkowi puszczamy cię wolno. Hej, kogo nazywasz półgłówkiem? Dziejogłowa?
Rety Sabin, trochę strach się bać. Jej głowa, serio, skup się na swoich mieściach. Myślenie zostaw mnie. To już to. Nie wiem, ostatnie słowa, co było pamiętnie chwili. Nie było tak źle. Będę udawać, że to się nigdy nie wydarzyło. Macie szczęście, że nie chciało mi się użyć dla was światła. No nie było tak źle. To głupi Willow. Wszystko musi wrócić do stanu wyjściowego. Wojna nie zgarnę chyba, a ten nic się nie skończy. Wszystko wraca do normy. Ty walcz o swoje przekonania, o swoje. To nic osobistego. Do zobaczenia na polu bitwy. Han, ruszamy. Gdzie ja mam jechać? Fortu Maria? To widzimy się na miejscu. Okej, ja już jestem, teraz tylko do Lindy pójdę. Gotowe. To już pewnie będzie koniec aktualizacji. Co się stało? Co to było? Okej. Okay. Dobra, bo mi się po prostu wyświetlił inny ekran. No lecimy, lecimy. Powiem, byłam koniec aktualizacji, w następnej będziemy pewnie ustalać, gdzie poszły jeźdźcy duszy, gdzie zaginęli, gdzie ich posiało. Zobaczę. Mam. Tak długo patrzę na tę stronę, że mam mroczki przed oczami. Mów, co się stało od naszego ostatniego spotkania. Rety, spotkanie z Vala, odłączenie się od reszty, neutralizowane niestabilnego drakonium, współpraca z bocznymi miejscami. Brzmi nierealnie. Co podobało ci się najbardziej? Współpraca z bocznymi miejscami, poznanie czarownicy Wallsife, zdobycie nasiona, poznanie czarownicy. Mam nadzieję, że reszcie nic się nie stało. Jeśli pani Holdsworth ufa czarownicy Vala, tej co jest Sive, to są w dobrych rękach. Tak przy okazji, to też muszę ci coś powiedzieć. Prowadziłam badanie i wiele się dowiedziałam. Aż za dużo, żeby opowiedzieć wszystko dzisiaj. Willow, to był dla ciebie ciężki dzień. Zasługujesz na odpoczynek. Ja idę do domu, żeby zwiąć się w kłębek przez Misty. Przy Misty. Spotkajmy się tu jutro. Nie. Ja tego nie będę nagrywała jutro. Nie mam czasu. Więc umówimy się tak. Ja sobie pójdę wykupić nockę i tu wracam. Dobra, moi kochani, wykupiłam tą noc, ale sobie pomyślałam, że jeżeli jesteśmy w Murland, to wykorzystajmy to i pojedźmy na ten bazar. Sobie zobaczymy. I rozumiem, że to jest ograniczone czasowo. Widzicie światełka, żebyśmy widzieli, gdzie są. Pio, tak jakie tu koniki mamy? Okej, wszystkie mustangi. Wow! Tylko tyle? Super. Ej, to ja kupię tego Islanda na bank. Dobra, kupuję Islanda. Brania sprzęt. Mamy na Black Friday. Czy widzę tu takie przeceny? Nawet, ale nie są spore. No tak, nie powierzyli ich cen. Zgadzam się. Zobaczmy, co tu piszą. Dobra, Islandik.
Zobaczymy, czy mam to na runeczce zapisane. Poczekajcie chwilkę. Muszę sobie zerknąć, czy mam tutaj stajnię Nowograni, czy mam tu Islandziki. Bo jeżeli mam, to sobie wylosujemy. Tu kompletnie nie wiem, jakie cudo wziąć. Szukamy. Jest! Generacja trzecia, to losujemy. Wiemy. To 3 razy sztuka? Nie, że ten mi się nie spodoba, nie spodobał, ale to 3 razy sztuka, tak zawsze robię. I jak mi się za trzecim razem wyrosuje, to tylko kupuję. Dobra, teraz się wylosował ten, a ostateczny będzie... Uwaga, uwaga. On tu... Nie ma go! Ej, dlaczego? To no, ma wszystkie. Coś mi się pokućkało? Czekajcie. Czego? To jest islandzki. Czemu go nie dali? Dobra, to czwarty będzie decydujący. Dobra, wylosował się ten ostatecznie. Kupujemy tego pięknicia. Zmieniamy grzywę. Czy zmieniamy grzywę? To będzie ukierek. Nie tak, bo miał jakoś króciutko. To by mu pasowało. Tutaj wygląda jak taki rokowiec, to do tego karego damy. Będzie łysy. Łysy będziesz. Seniorka. Dobra, już ty dorosły. Ogier. I będzie... Może być, no mi się podoba. Jeśli dostaję, jak mi się na końcu przypomni, to wam go pokażę. A ja nie wiem, kiedy będą podwójne Star Coins, sama bym chciała wiedzieć. Lecimy robić to taka. To widzimy się na miejscu. Jestem! Włazimy tu ileś razy. Lewa. Ojej. Nie wiem, czy ja w ogóle śpiewam. Gadam. Lecimy robić to zadanie. Oby nie było kolejnego przyjścia na jutro.
bo nie chcę już wydawać moich starych głosików. Chcę mieć takie saldo, jak mam. Lecimy. Stał nowy dzień, niech uporządkuje notatki. Zaczyna czuć się jak uczennica pani Holdsworth. Przecież przez przypadek trafiłam na te instrukcje. Są nowe zgrane na kawałek papieru, który był wciśnięty między strony książki o planach wojowniczych w Loży. Notatka jest tak stara, że to już wyblakł w wielu miejscach, ale i tak udało mi się przeczytać kilka fragmentów. Przejście, którego szukasz, pozbyto się, pozbierane informacje, zasadzenie, pierwotne nasiono, stan gleby, miejsca czci i magii, bliskość innych drzew przyspiesza rozwój, potrzeba delikatnej dłoni, przekazanie daru Aiden. Tyle udało mi się odczytać, nasiono zostać zasadzone przez kogoś posiadającego dar Aiden, ale jestem ciekawa, czy się pomaga. Tylko nie do wiary, ale chyba możemy to zrobić, w sensie, że teraz. Będzie miał z pola 2 godziny, jak nie więcej. No to już za dużo tego, ale ja wolę wszystko już od razu zrobić. Ja mam w zamiarach, nie wiem czy to kiedyś mówiłam, ale jeżeli nie mówiłam, to teraz powiem, że ja mam w zamiarze napisać do SSO o to, żeby zrobić jakieś takie zadanka poboczne. Znowu, żeby były do zrobienia. No to my już się widzimy na zapomnianych polach, bo nie będę sobie drugi wam pokazywała. No już jestem. To miejsce zawsze wywoływało mnie smutek. Kiedyś był tutaj kwitnący las. Ale skoro są zima, pikula życia obok samotne święty wdowy, to może któregoś dnia znów kwitnie las. Aha. Mam. To tu. Najpierw musimy wykopać dół. Meteor, Lucky Boy, czyli honory. Oto jestem! Pi, Anna, ucieszyłaby się na twój widok. Serio? Promyczek słońca mi wybaczył? Nie, teraz mów, co tu robisz. Poczułam zmianę w powietrzu, jak opuściłam panią, żeby zbadać, co się stało. Gdzie są Wysel i Holzman? Co tak im na mnie zależało? Gdzie one są? Stop! Co to ma być? Przecież starożytne nasiona bez odrobiny popiołu wulkanicznego z chuligarnika? No. Czy na lekcjach archeobotaniki niczego już nie uczą? Dobrze, że zawsze muszę ze sobą pewną torbę. Używam go jak pudru do twarzy.
Dziękuję, Pi. Chciałabym wyjaśnić, co robimy i gdzie jest reszta, ale to długa historia. Dobrze, że tu jestem. Moja specjalistyczna wiedza pomoże zasadzić to nasiono czymkolwiek, by to nie było. Gleba powinna być gotowa na przyjęcie nasiona. Śmiało, zasadź je. Bułka z masłem. Chciałabym z tobą porozmawiać. Halo? Mogę? No patrzcie. O, aha, przeklikałam, super. Dzięki magii zawartej w glebie pierwotne nasiono rozwija się w niesamowitym tempie. Patrz na nie. Chwila, to nie byle jakie nasiono, prawda? Czy ja właśnie pomogłam wam zasadzić opiekuna życia? Drzewo złotego jabłka? Właśnie tak, Pi. Czy to nie wspaniałe zrobić coś dobrego dla jabłku? Nie? Och, drży. Temperatura spadła. Pi, rzuciłaś jakieś zaklęcie? Coś tu nie gra. Wiesz, teraz to słyszę. Tego nam było trzeba. Co zrobimy? To może być katastrofa. No ja mam może nie pozwoliliśmy zbliżyła się do nasiona. Milo. To nie tak trudno, że sobie zagrałam. Dobrze, że wykorzystałam. Tak.
to nie pilnik, prawda? Udało wam się coś tam zasadzić. Wolnicie to? No, teraz nie wiem, że jest coś, na co nie należy. Odsuńcie się i patrzcie, jak zamienia waszą maszynę w kostki nogi. Nigdzie się nie wybieramy, Katia. Nie pierwszy raz mam z tobą do czynienia. Och, patrzcie na tę pewność siebie. Serio, myślicie, że wasza dwójka może by go wstrzymać? Nie myślicie, że wasza koleżanka czarownica wam pomoże? Pi, co ty robisz z tymi ofermami? Już prawie przemieniliśmy konia Justina w przerażającego wojownika. Ale okazałaś się tchórzem. Jesteś jedynie starą, puchliwą czarownicą, która stoi po niewłaściwej stronie. Miejsce duszy polegną, a furia Garynoka zamieni wszystko w popiół. No dalej, bałwanie, ale jesteś głupek. Ty to przecież tylko projekt szkolny ludy. No dalej, bałwanie. Pożałujesz tego. Mortifa, deszcz lodu. To jest, co my nie widzę. Nie tak szybko. A co ty tutaj niby robisz? Nie wiem, od kiedy się nagrało, ale to koniec, Katia. Nie pozwolę, żebyś dalej rozsiewała mrok na Jowinu. Liza! Co? 3-1. Serio, myślisz, że masz szansę? Wynoś się, póki możesz. Co my tu mamy? Impas jak w starym westernie. Uroczo. Zapamiętaj moje słowa, Lizo Peterson. Trzeba było się nie wtrącać. Zapłacić za to. Zniknęła. Przynajmniej na jakiś czas. Tak się cieszę, że się pojawiłaś, Liza. Powstrzymałaś się. Cieszę się, że cię widzę. Skąd cię wziąłeś? Aiden, niech będą dzięki. Cieszę się, że cię widzę. Dobrze was widzieć. Nie uwierzycie, skąd się tu wzięłam. Willow, pamiętasz, jak wahałam się przed wejściem w Port Arvala? Byłam przekonana, że zostanę i uciekną przed różnymi miejscami. Ale sprawy potoczyły się inaczej. W całym tym zamieszaniu coś jak maple ściągnęło mnie w stronę zamykającego się portalu. Jakbym jechała na jego krawędzi. Nigdy nie przechodzą na drugą stronę. Porter wyprął mnie po drugiej stronie wyspy. Starsza i ja jechaliśmy na złamanie karku. By tu wrócić, szukaliśmy was wszędzie. O, no. Przybyłaś w porę, Liza. Z Katią nie było łatwo. Nie wiem, jak długo udałoby nam się ją powstrzymywać. Gdybyś się nie pojawiła, szczególnie biorąc pod uwagę drakonu, którym się bawiła. Starsza i musi widzieć, koleżko. Dobrze, że jesteś najszybszym koniem, jakiego ja widzę. Przybyliście z załówką pod kością. Schlebiasz mi, stary duchy. Po całym tym zamieszaniu zasługujemy na relaks na raczej starszej. Nie stawię. Mam nadzieję, że reszta nic nie jest. Tego chcielibyśmy znieść, żebyśmy się rozdzielili. Halo? Najważniejsze, że nikt nie został sam. Znajdziemy resztę i znów będziemy razem. Myślałam, że to koniec. Ale najpierw, czy to jest to, o czym myślę? Udało wam się zasadzić opiekuna życia? Jest malutki i delikatny, ale nie chce się wierzyć, że któregoś dnia przesłoni nie bądź śpiąca wdowa. Cóż to jest? Ale zrobię sobie zdjęcie. Chcesz powiedzieć, że Holton i jego przyjaciółki zostały zabrane do przypomnianego terytorium Wala przez tego diabła? Znikam stąd, nie chcę mieć z tym nic do czynienia. Przynajmniej wiemy, że Pi nie zmieniła zdania. Czyli reszta jest przez tego diabła. Najprawdopodobniej... Prawdopodobnie najlepiej strzeżone miejsce nie robi. W innych okolicznościach trzeba by było szukać wejścia do środka. Ale już wiemy, jak tam się dostać. Prawda. Jeśli zadbamy o tę małą sadzonkę i wyrośnie z niej dorosłe drzewo, splot gaju odżyje. Zostanie nam tylko przejść nim do przysłupu diabła.
raczej miłość, że będziemy prosić o audycję Wala. Będziemy też ratować od nich nasze przyjaciółki. Nic wielkiego. Skoro udało nam się przetrwać Pandorię, splot Gaju, dla mnie straszny, to najlepsza szansa na dołączenie do reszty. Na pewno nic mi nie grozi. Trzeba nie pomóc. Ale czułabym się lepiej, będąc razem z nim. Mamy więc plan. Bać obiekt na życie, aż wyraźnie splot Gaju się obrał. Jeśli dalej będzie rósł tak szybko, nie powinno to długo zająć. Bliskość Protylidowi nawet chwili zasadzenie go w pół starego drzewa. Towarzyszące okazały się kluczowe do szybkiego rozwoju. Czas pokaże. Jezu, ale grafika. Przepraszam, muszę was poignorować, bo chcę sobie zdjęcie zrobić. Opi tu dalej jest, a mówiła, że znika. No patrzcie. Okej, świetnie. Wiatr niesie aurę zmiany. Koniec minionych czasów i początek nowych. Nie! Znowu czekać na następną fabułę. Smutek. Ucisko. No cóż. W takim razie idziemy zobaczyć konia. W takim razie idziemy zobaczyć konia. I skończymy. Nasz startowiec znowu sobie będzie odpoczywał, gdyż my będziemy czekać na fabułę. W takim razie proszę tutaj przesiądziemy się na ciebie. Oczywiście ubranka też zmienimy. Ale kucyk, kucyk. Musimy go zobaczyć. Ciebie zmienimy. Gdzie to ty jesteś? Gdzie cię znajdę? A w następne Halloween zacznę od Demon Girl. Planowanie. Tu, Bottle Attack. Chodź tu o tym mówię. Dzieciaczku. Łysy dzieciaczku. Jesteście podobni do siebie. Pięknie. Zobaczymy sobie te krzywe kody. Ponieważ nie nagrywałam realizacji z kucami islandzkimi. I ja już to wstawiam. Bo wyobraźcie sobie, że jest. Dwie minuty 14. I teraz ciekaw, o której ja to stawię. Dobra, ja to szybciutko. Taki jest kusik. Taki jest galop. Wyciągnie galop. Wow. Taki jest paki. Taki głębszy skwał. Taki jest normalny skwał. Zatrzymanie z hakiem. Skok. Fajny.
specjalna animacja. Mamy takie trochę wolniejsze niż tamte, kiedy sobie skończymy nasz odcineczek. Więc jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę, zasubskrybujcie, będzie miło, jeżeli już subskrybujecie.